Pani Wódzio, jeszcze wspominała Pani o historii z jabłkami. Ja nie bardzo dokładnie wiem, co to było, gdyby Pani zechciała przypomnieć. Wie Pan, z jednej strony to zakrawa niemal na anegdotę. To było podczas jednego z poetyckich listopadów poznańskich, ale pamięć o tym jest skrzętnie przechowywana do dzisiaj dnia. Mianowicie podczas obrad w pewnym momencie pani Kazimiera Iłakowiczówna weszła na salę z koszykiem.